Może na początku taka malutka dygresja, teraz powiem coś bardzo subiektywnego. Jest to moje zdanie, moja opinia i gwarantuje mi to konstytucja, tak? Która mówi, że masz po prostu wolność słowa i wypowiedzi i własne zdanie. I z tego też po prostu chcę skorzystać teraz. I teraz chodzi mi o depresję, tak? Depresję można wywołać sztucznie, już wspominałem kiedyś, ale depresja można spostrzec naturalnie i na tej części bym się teraz skupił obecnie. Naturalnie może powstać depresja poprzez nagromadzenie się stresu, tak? Jeżeli tego stresu nie ma za dużo, to jeszcze jest ok. A jeżeli tego stresu przybywa, to dochodzi właśnie tutaj do depresji, czyli stan bardzo ciężki człowieka, można powiedzieć. Człowiek wpada w taką melancholię, w pustkę i to jeszcze nic takiego, jeszcze jest trzeci stopień i tutaj po prostu dochodzi do myśli samobójczych, słuchajcie, na tym etapie. Tutaj są myśli samobójcze człowieka i to jest najgorszy stan. To jest właśnie jak depresja przeistacza się w myśli samobójcze, bo stresu jeszcze bardziej narasta. A czynniki stresogenne to jest na przykład niezaspokojona piramida Maslowa. I to tyle, tak? To jest najgorszy stan. I teraz, jeśli chodzi o depresję, to można, jeśli chodzi o naturalne choroby psychiczne, uznaję tylko depresję. To jest moje zdanie, subiektywne bardzo. Wszystkie inne choroby, takie jak schizofrenia, dwubiegunowa choroba, inne jakieś paranoje, są to pochodne depresji, tak? To są pochodne depresji, ale moim skromnym zdaniem te choroby są wywoływane po prostu przez ludzi. Na przykład mobbing w pracy, stalking w pracy, są to pojęcia, które są znane, tak? No i tyle. I na koniec chciałbym jeszcze przytoczyć taką książkę Granica Zofii Naukowskiej. Specjalnie napisałem tutaj nauka, bo nauka po prostu jest bardzo ważna, tak? I tam jest taki cytat, ludziom zgotowali ten los. No i ja bym po prostu się skłaniał do tego, że te choroby tutaj, oprócz depresji, która może być naturalnie, ale może być też sztucznie wywołana, są wywołane przez ludzi. Właśnie przez takie dziwne zachowanie, tak? I te zachowania tam opisuję później w historyjkach takie, które spotkałem w psychiatryku itp. itd. No i tyle, no to będzie wszystko z mojej strony. No i czy psychiatria, psychologia i nauki pokrewne są potrzebne? Oczywiście, że tak. Tego nie neguję, tylko że ważne, żeby po prostu, wiecie, no, żeby trafiać na dobrych ludzi, a nie na ludzi, którzy po prostu, jeżeli się skarży, że coś nie skutkuje, to on ci podwaja, potraja dawkę, gdy ty prosisz o mniejszą, no to wtedy po prostu, wiecie, no, macie już nie jest psychopatą i takich ludzi po prostu radziłbym unikać. No to wszystko będzie.